Cześć, witajcie w kolejnym filmiku. Pod ostatnim z moich filmów pojawił się komentarz, żebym nagrała film na temat sprzątania przed świętami, co zrobić, żeby zdążyć. Na początku myślałam, że odpiszę pod komentarzem, ale ta wypowiedź byłaby tak długa, że rzeczywiście postanowiłam, że nagram dla Was film na ten temat. Także jeżeli jesteście zainteresowani, zwłaszcza, że zbliża się okres świąt, to oczywiście serdecznie Was zapraszam do oglądania. I na samym wstępie może powiem, że u mnie nie ma czegoś takiego jak sprzątanie przed świętami. Może się tutaj zdziwicie, ale po prostu ja chcę, żeby mój dom był zawsze czysty. I nieważne, czy są to święta, czy są to jakieś uroczystości, czy zapraszam znajomych, czy są to święta wielkanocne, czy może jakaś impreza, albo wyprawiam urodziny. Nie patrzę na to. Każdy okres w moim życiu, każdy dzień ma być jak święto, że się tak wyrażę, czyli po prostu zawsze ma być czysto. Oczywiście, kiedy pojawiają się święta, to czujemy, że jest to taki ważny czas i chcemy, żeby tego dnia było bardzo, bardzo czysto. Oczywiście, tylko że, tak jak mówiłam wcześniej, ja chcę, żeby mój dom po prostu zawsze był czysty. I jak to wygląda u mnie? Kiedyś Wam mówiłam na temat grafiku sprzątania. Tylko że to nie jest tak, że my sobie planujemy. Zapomnijcie w ogóle o jakimkolwiek planowaniu sprzątania, dlatego że w życiu mamy tyle różnych sytuacji, dzieją się różne wypadki, że nie jesteście w stanie tego zaplanować, bo z dnia na dzień Wasza sytuacja może się zmienić. Więc przestańcie całkowicie planować swoje życie nie wiadomo jak naprzód. Wiadomo, trzeba myśleć o przyszłości, ale starajcie się jakby nie zadręczać nią, tylko żyjcie dniem codziennym, obserwujcie. I właśnie o to obserwowanie tutaj chodzi. U mnie w domu jest tak, że ja po prostu żyjąc w danym miejscu przez jakiś czas jestem w stanie zaobserwować, z jaką częstotliwością dane pomieszczenia się brudzą. Więc to nie jest tak, że ja sobie zaplanowałam, co tydzień wycieram kurze i to robię. A może być tak, że tych kurzy nie ma. Jeżeli ktoś sobie zaplanuje, co dzień nie wycieram kurze, to jakby wyciera je, mimo że ich nie ma, tak? Nie, po prostu sprzątacie wtedy, kiedy zauważacie, że jest brudno. Więc ja na przykład w swoim domu zauważyłam, że kurze pojawiają się na meblach mniej więcej co 4-5 dni, więc co 4-5 dni te kurze wycieram, jeżeli one fizycznie są, a nie, że zawsze co 4-5 dni, jak w grafiku, w pracy, po prostu latam ze ścierą. Nie. Tak samo jest z myciem okien. To nie jest tak, jeżeli na przykład umyliście okna 3 tygodnie przed świętami, ale chcecie, żeby na święta też one były czyste, to bez sensu macie je myć 3 dni przed świętami, skoro one cały czas są czyste. Także traktujcie całe swoje życie jako takie, wiecie, święto, w tym sensie, że zawsze chcecie, żeby ten dom był czysty, a nie, że kurczę, konkretnie przed świętami to robicie wszystko, pierzecie firany, pierzecie pościel, czyścicie łóżka, przycieracie kurze, róbcie to po prostu zawsze, z pewną częstotliwością, kiedy rzeczy się brudzą, a nie, że przez cały rok macie syf, a dopiero przed samymi świętami jest po prostu potop. Wiecie o tym, że przed świętami tak naprawdę dużo czasu spędzamy na planowanie dań, co będzie gotowane. Na samo gotowanie spędzamy bardzo dużo czasu i jakby ja zauważyłam, że często jest tak, że osoby, które organizują u siebie święta w domu, są tak zajęte tym sprzątaniem, tym gotowaniem, tym myśleniem, tym stresem, że one po prostu się tymi świętami nie cieszą. A nie o to w świętach chodzi, żeby się pokazać, że mamy super ekstra wystrojone, super ekstra posprzątane, a później dookoła jest brud. Także moja rada jest taka, nieważne czy to są święta czy nie, sprzątajcie zawsze z taką częstotliwością, kiedy w Waszym domu jest brudno i pamiętajcie, że są rzeczy ważniejsze od sprzątania. Sprzątajcie wtedy, kiedy naprawdę macie na to czas. Jednakże to, żeby w naszym domu było czysto, żeby był porządek, jest ważne, ponieważ w takim pomieszczeniu, w takim mieszkaniu na pewno będzie Wam się lepiej żyło. Mam nadzieję, że mój filmik nikogo nie zdenerwował, bo ktoś zaraz może powiedzieć, jak to przecież trzeba sprzątać. To jest moje zdanie, to jest moja opinia. Mam nadzieję, że może chociaż trochę Was przekonałam do tego, żeby przeżyć te święta radośnie z rodziną, a nie spędzić je na cały ten okres przygotowawczy na wielkim jednym stresie, bo muszę wszystko posprzątać. Oczywiście, jeżeli filmik się podobał, to kciuki do góry i zapraszam Was do oglądania pozostałych filmików. Na razie.